Witam, siema tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki i zaczynamy ten najnowszy film. Oczywiście na tą chwilę jest godzina 6:30, kiedy Pyza z Tyrki idzie. I tak, drodzy Państwo, to wygląda. Zasuwamy do domu i widzimy się w lasku. W lasku na grzybobraniu. Póki są, trzeba kuć żelazo, póki gorące. I dla was tylko te filmy, dla was, bo wiecie, grzybów mam zapas pod dostatkiem, więc aby był film, trzeba iść do lasu na grzyby, nazbierać. I po prostu grzyby rozdajemy po rodzinie, po znajomych, więc nie ma problemu. Więc dzisiaj też coś postaramy uzbierać i grzyby rozdamy, a część może pójdzie na przetwory. Więc, drodzy Państwo, widzimy się już w lesie. Szybko się przebiorę i zasuwamy na busa i jedziemy do lasu. A więc, drodzy Państwo, kawka, herbatka, ciasteczko, browiec lub ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi palić, jarać, więc zaczynamy. Ok. Więc zakupy szybko po pracy. Jakiś soczek, picie, Energola, pasztet, 4 bułeczki i to będzie moje śniadanie. W pracy nigdy nie jem w pracy przez 35 lat, w pracy nigdy nie jadam, pamiętajcie o tym, więc nie było czasu już na zjedzenie, więc 4 bułeczki, pasztet, jakiś Energol i picie i czekamy na sprzęta i jedziemy. No i drodzy Państwo, jesteśmy już w lesie, chwila jazdy i jesteśmy już w lasku, więc zaczynamy ten grzybowy wypad. Więc jeszcze raz, kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym koksem, bo już późno. I tak widzicie, na tą chwilę jest godzina 8:13, poniedziałek 13 lipiec 2020, więc, drodzy Państwo, coś czuję, że dzisiaj nie będzie konkretu, najwyżej nachodzę się, ale tak, aby jakieś grzybki dla was znaleźć, żeby jakieś grzybki były, więc postaram się pochodzić po swoich miejscach i tak mówię, po weekendzie, to sobota, niedziela, dużo grzybiarzy na pewno chodziło, dzisiaj z samego rana, kto ma wolne, też na pewno przyjechał, bo słyszę, jak się ludzie nawołują, więc ten pierwszy wysyp, który był z tymi grzybami, w większości robaczywymi, zobaczymy, czy jeszcze coś się znajdzie, więc jedziemy, bo już późno, bierzemy koszyk, licznik na zero, no i zobaczymy. Więc zostańcie ze mną i zapraszam serdecznie wszystkich swoich widzów na wypad w moim wykonaniu. A czy uda nam się coś trafić, zobaczycie to bezpośrednio na moim filmie. I tak mówię, może szału nie być, ale postaram. I tak na początku filmu, po wyjściu z pracy, wszystko się może zdarzyć. No wszystko. Mogę i bez grzyba wrócić. Mogę i z koszykiem pełnym grzybów wrócić. Ale to zobaczymy. Zobaczymy. I tak nad wodą, dopóki przynęta, w wodzie mamy okazję coś złowić. Dopóki nogi po lesie chodzimy, też możemy coś trafić, więc szukamy,
najwyżej pospacerujemy po lesie, ale to taki spacer będzie bardzo dobry dla zdrowia, bo kto po lesie dużo spaceruje, ten mało choruje. Pamiętajcie, drodzy Państwo, nowe powiedzenie: kto dużo po lesie i często spaceruje, ten rzadko lub w ogóle nie choruje. Okej, idziemy trafić jakieś grzybki. W prawo, w lewo, górecki, kupecki. Zobaczymy, co dzisiaj w ten poniedziałkowy dzionek będzie. Okej, tu cięte są. To jest zasada, jak są cięte grzyby, wyrywane i cięte, to muszą gdzieś być i maluszki, i świeże grzybki, więc dokładnie musimy tutaj, gdzie ktoś ściął grzyby, zobaczyć, czy nic nie ominął, nic nie przegapił. Jest. I zobaczcie, mamy pierwszą sztukę. Sztuka, zobaczcie, jest jeden maluszek, taki jaki mnie interesuje. Sztuka do marynaty. Tak jak mówię, na grzybach mi tak bardzo nie zależy, żeby nie ktoś nie mówił, nie myślał, co ja z tymi grzybami robię, że pazerni, co my, że cały czas grzyby jemy. Tak w komentarzach też się pojawiają takie pod filmami, że tylko grzyby jemy, ale to nie o to chodzi. Drodzy Państwo, jak chcecie, to ja mogę zakończyć już grzybobranie, nie, zbieranie grzybów w tym roku. Tu mamy kolejnego prawuska. Zakończyć grzybobranie w tym roku, ale to wtedy nie będziecie mogli oglądać filmów w moim wykonaniu, bo po prostu nie chodziłbym już do lasu. Więc dlatego grzybki rozdajemy. Drugi, zobaczcie. Rozdajemy. I tak to mniej więcej wygląda. Dobrze, dwa maluszki, to cieszy. Musimy jakiś cel na dzisiaj sobie wybrać. Nie wiem, czy uda mi się zebrać, ale ostatnio było stówka, więc nie podnosimy, bo to pierwsze grzybki jeszcze po weekendzie, więc zostajemy dalej przy stówce. Było 100 do wzięcia, zostawiamy 100 do wzięcia, minimum to jest nasz cel, minimum mamy 2 i jeszcze brakuje 98 grzybków do koszyka. A czy cel osiągnę wyznaczony przez siebie, czy uzbieram 100 grzybków, zobaczycie to w dalszej części filmu, więc zostańcie dalej ze mną i zaczynamy zbierać grzybki. Więc pomalutku, powolutku idzie pyza po leśnym ogródku. Inaczej, najpierw powoli, jak pyza ospalę. Okej, tu coś fajnego widzę. I to prawdopodobnie będzie trzeci grzybek. Ostatnio widzieliście, małe zbierałem, bo większość zostawiałem dużych. Była robaczywa. Zobaczymy tym razem. Trochę dziurek jest, więc szukamy, tniemy. Dalej jest czysty. Sztuka. Trzeci. Zobaczcie. Niektórzy ludzie takie zbierają, ale ja takich grzybów nie zbieram. Było sito. Więc jeszcze raz dokładnie, jest czysty. Dobrze, 3 sztuki mamy. 3. Idziemy, szukamy dalej. Tak mówię, cel, który sobie na dzisiaj wyznaczyłem. 100 sztuk
100 sztuk, ani nie opuszczam, ani nie podnoszę i zobaczymy, czy po weekendzie osiągnę cel w postaci 100 borowików do wzięcia. Tak lepiej mi będzie się chodziło, jak to mówię, jak jest cel, to jest, to nie borowik jest, jak jest cel, to aż inaczej się chodzi po lesie, więc chodzimy, szukamy. Zobaczymy, jaką taktykę przyjmę, gdzie pójdę. Zobaczymy, zobaczymy. Ale to wszystko, drodzy Państwo, przede mną. Dopiero pierwsze koty za płoty. Zobaczymy, gdzie będziemy, gdzie nas nos poprowadzi. Intuicja grzybiarska. Trochę tu, trochę tam. Trochę tam. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy. Trzy sztuki są. Trzy. Malutkie, zobaczcie. Cztery. No, nabiję go, bo sztuka to sztuka. I szukamy. Tutaj jest cięty. Zobaczcie, korzeń cięty. Ktoś tu zbierał. Więc zobaczymy, czy z boku nie ma maluszka. Czy gdzieś tutaj spod liści nie wystaje. Tu kolejny cięty. Ale na razie nic nie widzę. To nie to, to nie to. Dobrze. O, i to jest to. To jest to. To jest to. Drodzy Państwo, sztuka. Dwa. Trzy. Górecki, kupecki. Tu nigdzie nie widzę. I mamy... grzybunie, tak jak je najlepiej lubię. Tniemy, sprawdzamy. Nie będziemy dziadostwa do domu nosić. Sztuka, zobaczcie. Obieram, nawet jak robaczywy by był, to w ten sposób, zobaczcie. Najpierw obieram i teraz tnę. A powiem Wam dlaczego. Czysty. Dwa. Bo jakbym wziął na przykład w tej pozycji, zobaczcie, i by był zdrowy, to później jakbym brał, zobaczcie, w ten sposób czyścił. Najpierw sprawdził, a później czyścił, okazałoby się, że grzyb jest zdrowy, to później grzyb by był czarny. Więc najpierw obczyszczam, a później obkrajam, tak się nauczyłem. Chyba, że pewny jestem, że grzyby zdrowe. Czapka. Jest zdrowa. Czapeczka jest zdrowa. Cały korzonek był. Czapeczka zdrowa. Mamy trzy sztuki. Raz, dwa, trzy. I szukamy dalej. Zobaczcie, takie piękne grzybki, trzy były. Ale korzenie robaczywe. Padało przez kilka dni, było ciepło w świętokrzyskich lasach, więc pojawiły się grzyby. Szybko robaki zaatakowały. Teraz, tak dzisiaj na przykład w nocy, już było zimno, ochłodzenie, więc jak jest zimno, grzybki nie rosną.
i będzie trzeba znów czekać na kolejne grzyby w Lasach Świętokrzyskich. Nie, to psiok. Tu cięte, wszędzie cięte. Ktoś tędy przechodził, więc muszę odbić gdzieś w inne miejsce. Tu grzybek jest, aby znaleźć jakieś ładne do filmu grzybki. Niekoniecznie do zabrania, nawet tak, aby zaprezentować Państwu. Ale tak mówię, to już będzie koniec na razie, dlatego że zimno. Dobrze, tu na razie nic, więc idziemy gdzie indziej. Tutaj na prawo i lewo jest las po wycince. To raczej tu nic nie będzie. I zresztą ciężko by się chodziło, szukało grzybków, więc odpuszczę sobie. Wyjdziemy w inną strefę, w inne miejsce. Zobaczcie. Okej, tam kolejny. Tutaj. Ale nie, odpuścimy, odpuścimy. I tak mówię, wyjdziemy w inny las, gdzie nie było wycinki, dlatego że po nocy nie chce mi się chodzić po tych gałęziach, wysoko nóg podnosić, tak aby się nie wywalić z koszykiem. No tu kolejny. Zobaczcie, tu ale szukamy tych dorodnych, tych co najlepiej lubię. Okej, więc zmiana lasu, części lasu, w którym jestem. Jak to leciało w tej piosence, narostają dróg. Tararira, tidadam, tidadadam, dadadam. Zobaczcie, widzicie, narostają dróg. Piękna sztuka. Ale zobaczymy, czy będzie. Komary jadą. Zobaczcie. Okej. Dalej. Tniemy. Zobaczcie, jeszcze siutki. Piękny. I tu jest drugi. Zobaczcie. Narostają dróg. Ślimak idzie do niego, to prawdopodobnie będzie zdrowy, bo gdzie ślimak siedzi, tam grzyb jest zdrowy. Jak nie noga, to czapka. Czysty. Dwie sztuki. Dobra. Widzicie, w jakim miejscu. Narostają dróg. Gdzie tu teraz iść? Jaką ubrać taktykę? A gdzie mnie nogi poniosą? Zawsze gdzieś się wyjdzie, jak mojej świętej pamięci ojciec mówił. Synu, zawsze gdzieś się wyjdzie. Najwyżej się nachodzisz. A więc robimy tak, gdzie mnie nogi, oczy poniosą. Chodzimy i zbieramy grzybki. Kolejne. I dwie drogi znów. I zobaczcie. Narostają dróg. Ta na 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 na. Zobaczcie, kozaczki, dwa i tu dwa, ale takich grzybów ja nie zbieram,
więc zawijam się dalej. Jak widzicie, na rozstaju dróg ludzie biegają do lasu, jeden przed drugim, jak najdalej, a wystarczy chodzić bliziutko i zobaczyć, tam są kolejne. Zaraz wam, drodzy państwo, zademonstruję. Grzybki z daleka już widzę. Na rozstaju dróg. Przejdziemy, kółeczko zrobimy. I mamy tu dwa, tu jakaś puszka, tu jest kozaczek, tu te dwa i tu kolejne, tu, tu i tam, co wcześniej pokazywałem, ale interesują nas tylko, wiecie, jak piękne i zdrowe osobniki, przynajmniej mnie. Tak na moich filmach jest, kapci nie zbieram jak inni. Muszą być ładne i zdrowe grzyby. Bo jak jest możliwość wyboru, to każdy by chciał. A mi nie zależy na grzybach. Kolejny raz powiem, dla was kręcę film, żeby materiałki z grzybami był. Dlatego interesują mnie jak najładniejsze grzybki, więc idziemy dalej. Pójdziemy tu trochę, zobaczymy tutaj i słychać już moją ptaszynę z moich leśnych wypadów, z moich wędkarskich też wypadów. I ten ptaszek dedykowany jest dla mojej żony, bo moja żona zawsze mówi: o, już jest, twir, 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 twir. To jest właśnie, żono, dla ciebie ten ptaszek. Słuchaj. Twir, twir, twir. Twir, twir, twir. Moja żona na początku mówi, że jest drażni ten ptak, jak filmy przerabiałem, ale później już się przyzwyczaiła i mówi: o, jest już. I co go słyszy, mówi: jest już mój ptaszek. Twir, twir, twir. To jest ten. A my szukamy grzybków, jakichś prawusków. Jest piękny. Od razu to odbiegniemy tu, delikatnie. Czapka zdrowa. Zdrowa, dobra. Zobaczymy, czy nie ma więcej. Czy tylko jeden. Ale tak mówię, mogą być przypadkowe, pojedyncze grzybki. Dlatego, że jest po weekendzie. Ludzie już zwietrzyli. Po weekendzie, poniedziałek. No ale cel chcę wziąć 9 sztuk. Mam 9 sztuk. Więc szukamy dalej. Tu jest. Weźmiemy go tak. Pniemy. Nie dotykajmy korzenia, żeby nie pobrudzić. Zdrowe. Lepki. Są zdrowe. Tak ostatnio. Tak ostatnio. Lepki zdrowe. Więc trzeba grzybki ciąć. Tak mówię, w domu jeszcze dokładnie to sprawdzi żona, ja przyjdę, pójdę spać. Bo po nocy, nocnej zmianie, dla przypomnienia dla tych, którzy teraz dopiero
albo od tego momentu przewijają mój film, dokładnie nie oglądają. Żabka. Więc tak jak mówię, po nocy jestem, więc po grzybobraniu pójdę, położę się spać, a żona dokładnie to posprawdza. Widzicie? Więc szukamy naszych prawusków. Tak delikatnie, nie będę go czyścił do końca. O dziwo zdrowy. Zobaczcie, czyściutki. Piękny grzybek. Ale już go wciąłem. Sztuka. Ale dużo korzenia nie zmarnowałem. Zobaczcie, zdrowy. Nie ma sita. I tak ludzie, większość ludzi odcina grzyby i więcej korzenia zostawia w ziemi, a to jest błąd, bo wtedy ten korzeń, który zostanie w ziemi, tam głęboko gnije i z tego nie urośnie nic. To lepiej wyjąć niż zostawić w ziemi, w ściółce, aby zgniło. Dobrze, szukamy pomalutku dalej. To samo, dwa. Nabijemy tylko trzy. A więc wypiłem puszkę gniecieny i wyrzucimy ją do kosza, jak będzie gdzieś kosz. Ok. Kosz się napełnia pomalutku, bo pomalutku, ale się napełnia. Idziemy dalej. Sztuka. Szukamy drugiego. Jest drugi i mamy dwa. Wiecie co teraz zrobię? Od razu sprawdzimy szybko dół. Tak, żeby go później nie ubrudzić. Ja lubię czyste grzyby nosić do domu. Już w części obrane. Czysty. Nie ma dziur. Sztuka. I zobaczymy tego. Ale wrzutne. Dziurawy. Dalej. Dalej jest czysty. Jeszcze parę dziurek, ale tutaj już czysty jest. Czyściutki. Zobaczcie. Dwie sztuki. I szukamy dalej. Tak mówię, lubię czyste, obrane, żeby to jakoś wyglądało. Nieraz jak youtuberów się ogląda, to od razu z ziemią, ściółką te grzyby wiozą do domu. Strasznie one wyglądają, strasznie wyglądają te grzyby. Więc dlatego ja obczyszczam, żeby to jakoś ładnie wyglądało, prezentowało się zadbale. Więc dlatego
czyszczę i sprawdzam grzyby w lesie. Okej, dwa tylko, dwa, idziemy dalej. Śliwak jest. Zobaczcie, to będzie zdrowy. Się wystraszyłem. Czyściutki. Sztuka. Idziemy dalej. Dobrze. Sztuka i tam widzę kolejnego. 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 Zobaczcie. I o takie grzybki lubię zbierać najbardziej. Jeszcze jak będzie zdrowy, to będzie w pytkę. Delikatnie, delikatnie przetniemy. Robaczywy, robaczywy, robaczywy. A dalej czapka nie jest dziurawa. Sztuka. I zobaczcie, z takiego ładnego grzybka, kto by pomyślał? Niektórzy to suszyliby, bo im te dziury nie przeszkadzają. Robaków tam nie ma, tylko przeszły. Ale same pozostałości po tych kanałach, po tych dziurach. Och, niemiłe. Okej. Nie, 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 to nie. To nie. Tu nic nie ma. O, tu coś widzę. Nie, ale tu za to jest sztuka. Zobaczcie, jaki piękny. Zdrowy. Zobaczcie, białutki, piękny borowiczek. Pomału się napełnia. Idziemy dalej. Tu są dwa kozaki, ale nie zabieramy. Interesują nas borowiki. Borowiki. Czwarty, widzę mały. Te małe są zdrowe. A jednak nie. Łebek prawdopodobnie dobry. I tak przetniemy. Zdrowy. Okej, mamy trzy. I tu jest czwarty. Piąty. Patrzcie, sam kapelusz, którego sprawdzimy dokładnie jeszcze w domu. Kapelusz. Dobrze. Mamy 5 sztuk. Szukamy dalej. Mamy kozaka. I tu kozaczek. Ale kozaki nas nie interesują. Więc idziemy dalej. Tu kolejne dwa. Tu kolejny kozak. Zobaczcie. Tu, ale kozaczków nie zabieram.
dzisiaj same borowiki. O, i tu kolejny. Tu. Pełno tu kozaków. Tu. Widzicie. Na rozstaju dróg. Wszędzie kozaczki. Zobaczcie, jaka trawa. Moje świnki miałyby raj. Zobaczcie. Lubią taką cieniutką trawkę. I samą górę by się poobcinało. Taką cienką, zieloniutką. Lubią. Cztery mam świnki morskie. Ale by miały raj. Co jest, świneczki? No co jest? No, teraz będzie trawka. No. No. Hoppa. No, szamać. Szamać trawkę, dziewczyny. Szamać, 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 szamać. Szamać, szamać. I jedźcie. Jedźcie smacznego. A my zbieramy grzybki dalej. Ale nie jedziemy brać trawy, bo jesteśmy na grzybach. Ale piękny raj by był. Jakby je tu puścił, to zobaczcie sami. Taką cienką trawę lubią. Wszystko przy drogach, na rozstaju dróg. Zobaczcie. Przeszłem do innego lasu. Zobaczymy tutaj, co się dzieje. Z dala od autostrady. Z dala od samochodów. Sito. Sito. A góra. Zdrowa. No i zobaczymy w tym lesie. Głębiej pójdziemy w las i zobaczymy. Na razie to były dwie sztuki, ale jedną tylko przytuliłem, samą czapeczkę. No i zobaczymy, zobaczymy. Okej. Słychać mojego ptaszka. O, słyszycie? Twir, twir, twir. Ale tu nic nie ma, nic. Głęboko w lesie. Przynajmniej ja tu nic nie widzę. Tu ktoś przewrócił. Zobaczcie, noga z korzenia. No ale małych nie ma. Nie widzę. Nie widzę. Więc będziemy musieli gdzie indziej iść. Głęboko w lesie nic przynajmniej tu nie ma. A nie o to chodzi, żeby po nocy jak głupi się nałazić, tylko o to chodzi, żeby ma przybywać grzybków. Jestem sam, a tu grzybków na razie nie przybywa tutaj.
więc będę musiał zmienić taktykę po jakichś krzakach blisko dróg, blisko dróg, gdzie samochody jeżdżą, bo głęboko w lesie nic nie ma. Więc zmiana taktyki, wracamy gdzieś do szosy i blisko po krzakach, blisko drogi będziemy zbierać grzybki. Tutaj widać korzeń powalony, ale tu z boku jest jeden, dwa prawoski. Sztuka. I tego sprawdzimy. Sztuka. Ogryzki, bo ogryzki, ale dwie sztuki są. Tu jest trzecia. Zobaczcie, dobrze zobaczyłem. Już fajniejszy, noga zdrowa. Sztuka. No i zobaczymy, czy tutaj nie ma jeszcze jakichś grzybków. Dobrze. Tu nic nie widzę. Tu jest jakiś gargamel. I tutaj. No ale tych nie zrywamy, nie zrywamy. Szukamy z boku. Zajrzymy tu, zajrzymy tam, bo tu chyba nikt nie chodził i są jakieś grzybki. O, tu mamy ładnego. Tego przytulimy. Tego przytulimy. Pod skosem. Zdrowy. Jeszcze go dokładnie w domu sprawdzimy, ale prawdopodobnie czapka będzie zdrowa. Tak ostatnio czapki były tylko przeważnie zdrowe. Więc drodzy widzowie, zrobimy szybką przerwę. Tak mówię, pieczywo. Dwie bułeczki teraz. Dwie na później. Położę sobie na reklamówce. I szybka przerwa, coś zjemy. Pasztet z pieczarkami. Odpowiedzi do lasu i to będzie moje śniadanko. Nie żałujemy. Dobrze. Weźmiemy jakieś picie. I drodzy widzowie, zrobimy przerwę. Smacznego. Zostańcie ze mną. Ja zjem jakieś śniadanie. I będziemy niedługo znów zbierać grzybki. A więc jeszcze raz smacznego.